Cześć, ponownie witamy Was w naszej ulubionej serii, czyli odwiedzamy restaurację po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler i tym razem padło na syrenkę w Ustce i standardowo co znajdziemy w menu, ile kosztują dania i czy jest smacznie, odpowiedź znajdziecie w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Zanim zaczniemy, napiszcie nam w komentarzu, jakie są Wasze doświadczenia z restauracji, które serwują ryby nad polskim morzem. Jakie są nasze doświadczenia z tej konkretnej restauracji, musicie zostać do końca, także zachęcamy. No i możecie też zostawić komentarz, rybkę jak chcecie i łapkę w górę. Dziękujemy za wsparcie, pomagacie w ten sposób rozwijać nasz kanał, a my już nie przedłużamy i zaczynamy odcinek. Ustka jest miastem portowym nad Morzem Bałtyckim, które często jest wybierane jako cel wakacyjnych podróży. Jako że mamy sezon w pełni, bo jest środek lipca, to miasto tętni życiem. Z wyjątkiem portu i oczywiście piaszczystej plaży, znajdziemy tu tłumy ludzi, stragany z bibelotami i masę restauracji serwujących ryby. I to właśnie o te restauracje się rozchodzi, bo jak wiemy, znalezienie dobrej ryby nad morzem wcale nie jest takie łatwe. Coś o tym wiemy. Coś o tym wiemy. Mieszkamy w Trójmieście. Postanowiliśmy odwiedzić restaurację Syrenka z tego względu, że przeszła ona kuchenne rewolucje Magdy Gessler w 2011 roku i ponadto ma bardzo wysokie oceny w Google. Restauracja była pozytywnie oceniana przez samą panią Magdę Gessler w odcinku kuchennych rewolucji w Słupsku. Pani Magda zabrała uczestników programu konkretnie do tej restauracji, wskazując to miejsce jako przykład tego, jak powinno się prowadzić lokal i że jest smacznie i warto. Były tam również kuchenne powroty, także długo się nie zastanawialiśmy, no i wybraliśmy się do Ustki, a że mieszkamy w Trójmieście, jak już wspominałem, mamy blisko, zium, zium, autko i pojechaliśmy. Wystrój lokalu, jednym słowem, nie powala. Restauracja jest jasna, czysta, ładne jest miejsce z kominkiem, ale tak naprawdę przypomina trochę bardziej stołówkę niż miejsce, gdzie można usiąść i posiedzieć. Uwagę z pewnością zwraca wędzarnia, która jest prezentem od pani Magdy Gessler i z pewnością to właśnie z wędzonych ryb słynie restauracja. Jeśli chodzi o samo menu, znajdziemy tam dosłownie wszystko. Od przystawek i zup, po makarony, dania główne i oczywiście ryby. Odcinek z kuchennych rewolucji nie jest dostępny na playerze. My obejrzeliśmy kuchenne powroty i niestety dań pani Magdy Gessler już nie ma w karcie. Jako przystawkę zamówiłem tatara z łososia z ogórkiem kiszonym i piklowaną cebulą. Tatar był podany w bardzo ładny sposób, no ale niestety nie wszystko co ładne jest poręczne i funkcjonalne. Pieczywko trzaskowe, ale fajne. Mega dobre. Taka duża rzodkiewka, to ciekawe. I do tego jest taki dressing zielony. Koperek. Tak, no dobra, spróbujemy to sobie tutaj wszystko wymieszać. Wrócimy do Was, jak skończymy mieszać. Dobra. Dobra, udało się zapanować nad tym daniem. Trochę co prawda, słuchajcie, ładny talerz, ale no i ta zielenina, nie? Za dużo tego jest. No to tak wygląda właśnie, że talerz jest fajny, ale to powoduje, że jedzenie jest dookoła talerza, a nie na talerzu. Ale próbujemy, bo to nie o to chodzi, nie? Dobre, no mocno rybne, intensywne smaku. Ale smaczny, no wszystkie składniki świeże, ryba ciekawa. No gdzieś smak tej ryby zniknął tutaj. Z tymi składnikami, jak ja to wszystko wymieszałem, to ja w ogóle nie czuję tego łososia. Wręcz muszę go sobie tak wziąć tutaj osobno. Ja nie czuję smaku tej ryby. Poważnie. No dobra, jest to łosoś, ale kurczę, on nie ma smaku? Nie wiem, musisz spróbować. Dobra, no faktycznie wszystko tutaj leci poza talerz, nie? No wszystko leci poza talerz, staram się jakoś tu ogarnąć, cały czas walczę z talerzem, a nie z jedzeniem. I co? Czułaś łososia? Słuchajcie, jeśli chodzi o łososia, to taki zwykły, bym powiedziała, że to nie mam jakiegoś poczucia chyba, że on jest wędzony tutaj taki, jak kupicie sobie normalnie w Biedronce albo gdzieś, kumacie, o co chodzi, nie? Mówię cicho, sorry. Tak, w ogóle siedzimy na środku i nie chcemy przeszkadzać innym gościom, bo wiecie, to ta kamera bardziej krępuje ludzi dookoła niż nas, także nie, ale jest fajna. Ale też w uniwersalnej skali od 1 do 10 za tą przystawkę dałbym truje, nie? Truje, ja bym nie zamówił już tak więcej tutaj tego dania, więc polecam Wam jakieś inne z menu. Duże rzodkiewki, nieproporcjonalna ilość kaparu względem samego łososia i zielenina, z którą musiałem walczyć, spowodowało, że danie bardziej mnie męczyło niż sprawiało mi przyjemność, no bo było strasznie nieporęczne, ciężko było to wymieszać, a tatar jest taki, wiecie, że trzeba sobie tam wszystko na talerzu zmieszać i jakoś tak, no jak widzicie, to nie wyglądało po prostu i jakoś mnie tak zniechęciło, w ogóle już nie miałem ochoty na tego tatara.
Ja na przystawkę oczywiście zamówiłam zupę rybną. Zupa była zabielana i posiadała dużo kawałków ryby. No słuchajcie, miejscowość nadmorska, więc musi być zupa rybna. Próbujemy. Jest bardzo jasna, ale ma taki pomarańczowy kolor, czyli widać, że ewidentnie jest naprawiona jakąś papryką albo czymś takim. Bardzo dobra, ale powiem wam, że trochę dziwne jest to, że te kawałki ryby są aż tak bardzo rozciapciane, że trochę to wygląda jak taka... O, spójrzcie tutaj. Nie, że takie bardzo mocno są rozciapciane. Najlepszą zupę rybną, bo już mogę powiedzieć, że to nie jest ta, tylko to jest ta bar Przystań Sopot. Polecamy serdecznie. I ja dalej to podtrzymuję, że tam jest najlepsza. I właśnie te kawałki ryby są takie duże, zbite, nie tak rozmymłane, aż na wręcz tatar, który ma Michał na swoim stoliku, a nie ja. Więc... ale jeszcze jeden dziab, żeby było potwierdzenie. Smaczne? Koperek. Ryba słone, troszeczkę pierne i takie tłuściutkie. W najbardziej uniwersalnej skali od 1 do 10? 6. A, słowo. No 6,5. O, tak bym dała. Ale jest dużo tej ryby. To jest fajne. Ryby jest naprawdę sporo tutaj. Minusem niestety były skóry ryby, które pływały w zupie. Mówi się, że nie zamawia się zupy rybnej, bo z reguły jest to zupa z resztek i troszeczkę w tym przypadku mieliśmy takie wrażenie, że to co zostało, to po prostu wylądowało w tej zupie. Tak, takie mieliśmy odczucia. Odczucia. Ale wiecie, to nie musi wcale tak oznaczać. Uprzedzamy właścicieli restauracji, że tak. Nie sugerujemy, że tak jest, ale my to tak odczuliśmy jako klienci. Tak, może to po prostu była końcówka z garka i dlatego była taka mała. No po prostu wygląda to nieciekawie, warto to po prostu jakoś tak przemyśleć. No. Ja na danie główne zamówiłem dorsza w cieście piwnym z frytkami i surówką Kolesław. Ciasto piwne to nic innego jak panierka zrobiona z jajek, mąki i piwa. Kawałków ryby było sporo i taką porcją można spokojnie się najeść. Moi drodzy, dorsz w cieście piwnym z frytkami i sałatką Kolesław. Pachnie niesamowicie ta panierka, ale jest takie chrupkie. No to jest sztos. To będzie najlepsze danie tutaj. Tak wygląda rybka, widzicie. Sobie weźmiemy taki jeszcze kawałek. No jest to na głębokim tłuszczu robione, więc jest dużo, świeci się to wszystko. No ale tak ma to wyglądać. Nie ma się do czego przyczepić, słuchajcie, pyszne. Moim zdaniem najlepsze danie tutaj. Ta panierka z tym dorszem bardzo fajnie ze sobą grają. Frytki jak frytki. Sałatkę spróbujemy, to jest Kolesław. Czy to nie jest taka, wiecie, z pudła? Sałatka jak najbardziej jest robiona tutaj przez kucharzy. Czuć to? Nie jest to taka, wiecie, pudłowa. No i frytki. Frytki, super, nie za rozmokłe, normalne, ale ten dorsz musisz spróbować, Klaudia. Najlepsze danie tutaj. Tak jak poprzednie były takie, to w naszej uniwersalnej skali od 1 do 10, dla mnie to ma 9. Aż ci ukroję. Dawaj. Aż ci ukroję i musisz, i od razu przekazuję. I teraz robimy magiczne przejście. Bardzo proszę. No pachnie faktycznie. Tak bardzo fajnie i w ogóle podoba mi się bardzo sposób podania, że to jest na gazecie. To jest super. Fajnie, nie? Bo to tak właśnie fish and chips, nie? Aha. Fajniejsze danie. Bardzo fajne. Ja na danie główne zamówiłam sałatkę i zaraz ktoś powie, że po co sałatka, że to przecież nie ma sensu, że to jest w ogóle tylko połączenie składników, ale słuchajcie, moi mili, nam zależało na tym, żeby spróbować właśnie tych wędzonych ryb, z których restauracja słynie, a w skład sałatki właśnie wchodził miks wędzonych ryb, sałata, pomidorki sherry, czerwona cebula, kapary i sos kaparowy. W tej restauracji ogólnie prezentem od pani Magdy Gessler była wędzarnia, więc... Chodzi o wędzone ryby i dodatkowo jeszcze wam powiem, że były powroty kuchennych rewolucji tutaj i ten pan, którego nazwiska niestety nie pamiętam, wrócił tutaj i powiedział, że wędzone ryby są genialne. Specjalnie zamówiłam sałatkę z wędzoną rybą. Ja ogólnie za sałatkami nie przepadam, bo ja wolę, wiecie, coś ugryźć, coś, wiecie, danie główne musi być ciepłe. Także próbujemy. Dobra, pomidorki, jakiś sos. Jest ogromna ta porcja. Ogromna, tak, porcja jest naprawdę duża i widzimy tutaj, że to jest faktycznie wędzona rybka. Ale miał być miks, nie wiem, czy jest tutaj miks tych wędzonych ryb, czy nie ma po prostu tej, która obecnie jest dostępna, czyli chyba nawet spytam kelnera. Widzę tutaj ogórka kiszonego, widzę pomidorki świeże, oczywiście te badyle, nie wiem, jak one się nazywają, ale one są tutaj wszędzie. Kurczę, nie mam za wiele do powiedzenia na temat tego. Myślę, że Michała dania jest o wiele ciekawsze, bo to jest po prostu wędzona ryba, ale ona też mnie... Ja nie wiem, może Michał będzie miał jakiś inny pogląd na to, ale ona mnie nie powaliła. Wszystko jest świeżutkie, ale ja lubię, bo ryba wędzona właśnie ma ten tłuszcz zamknięty w sobie i ona przez to jest taka bardzo, powinna być mokra, soczysta, taka... Ona jest sucha. Ona jest troszeczkę sucha, może to jest kwestia samego rodzaju ryby, zaraz dopytam, jaka to była ryba, ale no tak nie powaliło mnie tutaj. Daj mi to. Dawaj. No nie wiem, ja teraz jak chwyciłem, to poczułem właśnie taką, że ona jest taka mokra, ta ryba. Dobra, to właśnie... Ten kawałek tutaj. No dobra, spróbuję tego. Może to kwestia sosu, co? Tak, że ja ci dałam tak ładny kawałek. O, weź ten kawałek, jest idealny.
czystą rybkę próbujemy. Dla mnie jest mega. Fajna, intensywna smaku jest. Ale nie jest tak wędzona mocno, jakbym się spodziewał, ale jest smaczna, soczysta. Oczywiście nie spytaliśmy końców końców kelnera, jaki był ten miks ryb, który wchodził w skład tej sałaty. Dla mnie to nie była najlepsza wędzona ryba, jaką jadłam w życiu, ale znowu Michałowi smakowała. Mi bardzo smakowała, więc... totalnie, bo była z moim zdaniem soczysta, taka intensywna wędzona smaku, mi bardzo smakowała. No, a mi właśnie tak średnio, ale to może po prostu nie miałam dnia, słuchajcie, tak też może być. Żeby nie było, żyć było niedobre, bo to było smaczne, ale też mi tak nie powaliło, wiecie, ja lubię jak mnie to wystrzeli w kosmos, a tutaj tego nie poleciałam. No łatwo, nie. Tak. Rzadko kiedy robiąc odcinki o restauracjach zdarza nam się zamawiać deser, ale tym razem tak zrobiliśmy i zamówiliśmy szarlotkę na ciepło z lodami. Szarlotka była podana z owocami sezonowymi i bitą śmietaną. Zamówiliśmy deser dla was, bo mówicie, że deserów nie zamawiamy. Tak, mówicie, że nie zamawiamy deserów, więc zamówiliśmy dla was specjalnie deser. Szarlotkę, bo mieliśmy bardzo ochotę, została nam kawka, ponieważ bardzo szybko przyszły dania. Pewnie już to mówiliśmy gdzieś tam podczas nagrywania w domu, ale szybko przyszły dania, więc została kawka. Gituwa, podgrzane. Ja widzę, że tutaj ta gałka loda ma takie czarne kropeczki, a to tylko świadczy o tym, że jest to waniliowa gałka loda z właśnie z laską wanilii. Mam nadzieję, że to będzie bardzo mocno wyczuwalne. Lód jest pyszny. Na ciepło, tak. Sama szarlotka jest na ciepło, do tego ta gałka loda. Ja kiedyś nie szanowałam szarlotki, teraz mam ogromny szacunek do szarlotki, bo jest naprawdę bardzo dobrym ciastem. Mi się śmiać chciało, że jak ty sobie nakładałaś, to ja mówię, dlaczego nie nakładasz tej bitej śmietany? Bo ja tu uwielbiam bitą śmietanę i dla mnie to taka podstawa. Deser wymiata. Naprawdę jest dobry. Fajna ciepła, te lody. No po prostu klasyk. Nie no, super. Magnifik. Przejdźmy do podsumowania. Za całość, czyli tatar z łososia, zupę rybną, dorsza w cieście piwnym, sałatkę z wędzonymi rybami, szarlotkę i dwie kawy zapłaciliśmy 169 zł. Naszym zdaniem jest to dużo, ale pozostawiamy to oczywiście waszej ocenie. Tylko, że też z drugiej strony kurorty nadmorskie rządzą się własnymi prawami. Za dwudaniowy obiad dla dwóch osób niestety trzeba tyle zapłacić. Tak, no zdarza nam się, tak w którym mieście jest i nie byliśmy zbytnio zaskoczeni tymi cenami. Biorąc też pod uwagę gramaturę ryby, bo wzięliśmy tylko 100 gram tak. tego dorsza w cieście piwnym. Tak. Można wziąć więcej i zapłacić jeszcze więcej. Ale mi wystarczyło 100 gram. Przede wszystkim chcieliśmy spróbować. I teraz musimy być z wami niestety 100% szczerzy, bez ściemy. Także nagrywaliśmy to w niedzielę, a ja w poniedziałek miałam okrutną jelitówkę i czułam się fatalnie. Nie chcę powiedzieć, że jest to wina tej restauracji, ale dla mnie podejrzana była po prostu ta zupa rybna, bo ona była bardzo mocno przyprawiona, miała bardzo dużo soli, więc ona była przystępna do zjedzenia, ale no nie wyglądało to dobrze. Może coś latało w powietrzu i po prostu się zaraziłam może czymś. Może po prostu, tak, ale no mi nic nie było, ja czułem się bardzo dobrze, ale ja z kolei nie zjadłem tyle tej zupy, ile Klaudia, tylko tak naprawdę wypiłem samą wodę. Wodę, czyli ten jakby ten bulion, a nie jadłem tej ryby tak do końca. Nie najadłem się bardzo tak tą rybą, tą zupą jak Klaudia, więc wydaje mi się, że tu mogło być coś nie tak. Ale tego też nie wiemy, tego nie wiemy, nie chcemy. Zostawiamy wam do ocenie, zastanówcie się. Wiemy, że te zupy rybne to jest kwestia dyskusyjna i wiele widzieliśmy komentarzy na ten temat w różnych, w Google'u i pod filmami i gdzieś tam. Także jesteśmy bardzo ciekawi waszej opinii, możecie tam napisać. Słuchajcie, może coś fruwało w powietrzu, może faktycznie tak było, że to nie było. Podzielcie się w komentarzach, koniecznie napiszcie nam, jakie są wasze doświadczenia, czy też mieliście może jakieś rewolucje kiedyś. Nie kuchenne, a żołądkowe. Ale za to polecamy szarlotkę i dorsza. Dorsz był przepyszny. Uważam, że to jest pozycja, którą warto zamówić. Ja bym zamówił jeszcze tą sałatkę z tymi wędzonymi rybami, bo mi to smakowało. Zależy, czy ktoś lubi taki mocny, wędzony smak. Ponadto przy wyjściu można sobie wybrać taką wędzoną rybkę i zabrać do domu i położyć sobie wieczorem na kanapkę. Także też jest taka opcja. Na pewno wędzone ryby to jest to, co warto tam spróbować. I to by było na tyle, słuchajcie. Do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć. Cześć. Dlaczego nie tańczysz, kochani? Hahahaha!